Siemano, siemano. Tak, brodzę i brodzę po tej wodzie. To może coś na żywo kopiemy. Mam tu jakiś sygnał. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Słuchajcie, to jest gdzieś tu w odmętach. Ja postawię kamerę, bo inaczej nie mogę. No i trzeba będzie poczekać i zobaczyć, co to mi wyjdzie. Mamy to. Mamy to. Patrzcie, mamy to. Mamy to. Mamy to. Zaraz tego nieść mi nie będziemy. Jest to chyba to. Na razie. Pierwsza moja złotówka, słuchajcie. Pierwsza moja złotówka z wody. Ręką, łopatą. Ręką, łopatą i wykrywaczem. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, zmieniamy otoczenie na takie. Tam już trochę poszukaliśmy. Nie jest łatwo, nie jest wygodnie takim sprzętem szukać w wodzie, ale tak jak mówiłem wcześniej, dla chcącego nic trudnego. Aż straszne mam parcie. I strasznie mi się podoba, łapka w górę, to słuchajcie, będziemy to kontynuować. Nie ma takiej opcji. Może coś jeszcze uda się tutaj znaleźć. Tutaj znalazłem raz 20 groszy, słuchajcie. Masakra, co? Ale to nie chodzi o to, co za pieniądze tu znajdę, czy też nie. Tylko chodzi o samą zabawę. Wodę mamy przezroczystą, więc co, zdejmujemy buty. I będziemy się, kurna, i będziemy się wywracać, będziemy się pakować do wody. I mówię, tu chodzi o sam fan. Oczywiście fajnie by było znaleźć jakieś srebro albo złoto, ale jeżeli tego nie znajdę, to naprawdę się nie załamię, bo jest tak fantastycznie. Kurczę, czemu ja wcześniej nie zainwestowałem w te sito, kurde, przecież to taka robota by była. Ja pierdzielę, no, a teraz już na ten sezon trochę przypóźno. Już zaraz za miesiąc będzie zimna woda. Na piankę nie stać mnie na razie. No, ale sito, no przyszły sezon. Na razie ćwiczymy i uczymy się na tym, na czym mamy i tym, czym możemy. Bez butów, na bosaka, bez butów, w wodzie. I tyle. To ja włażę. Żeby się wam nie nudziło, to będziemy grzebać na żywo. Postawimy kamerę, bo mam tu sygnał i blisko brzegu i chcę... I chcę zobaczyć, co to jest. A czy mi się uda? Nie wiem. Mam w tej kupie gnoju, ziemi. Dobra, czekajcie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to było naprawdę prawdziwe? Niczym poszukiwacz. Ciekawe, czy to w ogóle coś tu jest. Jest! Jest zawleczka! Piękna niebieska zawleczka! Ale ile... ile szukania. No i do kieszonki, myk. I tak to, słuchajcie, mniej więcej wygląda u mnie, no. Przynajmniej na razie, ale ja naprawdę jestem zadowolony, że mogę brodzić w takiej wodzie i moczyć się i boczyć. A potem może coś znajdę, to pokażę, a jak nie, to zrobimy na końcu podsumowanie. Ja idę brodzić.
Dobra, słuchajcie, ja już nie ukrywam, ja już się przybrałem. Tu są portki, kurde, z towarem. Z rzadkim rozrobionym. Trzeba, słuchajcie, to wyjąć. Osa wypadł. Co mi się udało dzisiaj wyszperać w wodzie, to jestem całkiem zadowolony. Trzeba uważnie, bo coś może uciec. Kurde, słuchajcie, nie jest źle. Powiedziałbym, nawet jest zaskakująco fajnie. Mamy tutaj, chyba już będzie wszystko. I zaraz to porozdzielamy. Na kamerze, a co? Ciężko się dostać do tych spodni. Chyba wszystko będzie. Czekajcie. Mało czasu jest, słuchajcie, na nagrywanie, dlatego są takie przerwy, kiedy naprawdę nie ma filmów, bo po prostu nie ma czasu na to. Nie ma czasu na to. Dobra, robimy podsumowanie. Kapsli trochę przybyło. Odważniczek. Spinka, którą chyba widzieliście do włosów, to jest ta właśnie spinka do włosów. Jakieś ciężarki tutaj mamy. Tu mamy, wiadomo, co to jest. Zaskoczyła mnie żyletka, ale wyciągnąłem ją i zaskoczyła mnie bardzo ta żyletka. Jakiś kawałek aluminium, kawałek jakiegoś łuski. Znowu tutaj jeszcze mamy dwie. Niebieska, słynna, wspaniała zawleczka. No i kurde, mamona, słuchajcie, nie jest źle. Zobaczcie, złoty 50. To jest 10 groszy. 2,20. A spędziłem na tych poszukiwaniach, myślę, że około 1,5 godziny. Jeszcze przejadąc z miejsca na miejsce, to niedaleko jest, ale tak gdzieś do godzinki. Godzinka do półtorej, nie więcej. Także fajna frajda. Szkoda, żałuję, że strasznie jeszcze raz powtarzam, że nie mam tego sita. Ale co się odleczy, to nie uciecze. Przyjdzie nowy rok, przyszły rok. Mam nadzieję, że też będzie ciepło i słonecznie, bo w tym roku to naprawdę jest w tym roku słonecznie i gorąco na Suwalszczyźnie. Także pozdrawiam Was. Takim oto dobytkiem wracam do domu. To oczywiście pójdzie do wyrzucenia. Trzymajcie się.